Dobrze, witam Marka i Piotra. Mówimy, przypominam, to co pamiętamy ze zdarzenia, co słyszeliśmy, co widzieliśmy, to ja najważniejsze. Ja mam że tutaj nie życzę sobie nagrywania, to jest ma wpływ na to, czy nie? Wnosi o nie nagrywanie, nasłuchanie. Bo? No ponieważ w tym gronie ten temat, który sobie poruszamy, to jest temat kolegów myśli. Poruszamy temat kolegów myśliwych. A na potrzeby tego pana, ten pan mnie oczekuje jako komendant, jako osoba, która prezentuje daną formację, a dla dobra formacji, którą reprezentuje... Nikasz obecny mnie oczernia. Czy na forum jego oczernia? Na forum, bo jest IPR. Chodzi mi na forum. Ale to nie może pan, niech pan uważa, bo nie może pan powiedzieć konkretnie, że ten pana oczernia. Na forum obiecki PRL reprezentowałem byłem jako komendant powiatowy Straży Pożarnej, a tak nie jestem mówiąc na zebraniu walnym, czy reprezentując koło łowieckie, czy przedstawiam się jako świadek. Nie komendant, tylko jestem w nikim mniemaniu, jestem kolego myśliwy. Jestem teraz jako kolego myśliwy i nie prezentuję żadnej informacji tutaj, o tym myśliwskiej. Dobrze, proszę pana, na zasadzie 359 paragraf 5 Kodeksu postępowania karnego nie ma uzasadnienia do wyłączenia tutaj nagrywania. Bo moi szefowie też gdzieś tam informacje są, a sprawa w Wysokim Sądzie mam wrażenie nie dotyczy tych kolegów, tylko głębszego zdania, głębszego sprawy. Sprawa się toczy w tej sprawie, a nie innej. Jest pan świadkiem i jest pan obowiązany być świadkiem. Rozumie pan? Nagrywania. Już powiedziałem, ma pan obowiązek składać zeznania. Sąd stosuje przepisy procedury karnej, a procedura karna wskazuje, że jedną z gwarancji procesu jest jego jawność. Wyłączenie jawności, ograniczenie jakiejś jawności musi być w wyjątkowy sposób, ten przepis mówi wyjątkowy i musiałoby być to, przepis mówi o krępujący. Tego nie wiem, pana krępujące, tak jakbyśmy rozmawiali o, tak ja bym zaczął pytać pana, czy ma pan kochankę. Czy ma pan dwie kochanki? To są rzeczy krępujące. Albo czy ma pan orientację taką, czy owaką? To wynikają rzeczy z pewnej pana działalności w kole. W sensie jest pan członkiem koła i jest pan, był pan świadkiem albo nie pewnych zdarzeń. Tak więc... Dlatego mówię. Proszę pana, koniec dyskusji. Składamy ze zdania. Wiem to wiem. Ten pan będzie. I będzie poprzeczany? Proszę pana, nie ma podstawy na chwilę obecną nie zezwolić. To się pokazuje w mediach, tak? Ja mam przekonstwo, które też żąda by mnie wyjaśnił. Proszę pana, jakby się pan czuł w jakiś sposób. To się czuję. Czuję się właśnie w ten sposób, bo wymagają ode mnie wytłumaczenia się, dlaczego reprezentując jakieś stanowisko. Proszę pana, pan tu nie trzeba było zatrzymać. Właśnie, jestem osobą prywatną. No i dlatego jako prywatna osoba w tym miejscu pana upominam. Dalsze dyskusje skończą się karą porządkową. Ma pan obowiązek składać zeznania? Sąd nie wyłączył ani jawności, ani udziału przedstawicieli prasy. Na wstępie muszę pana poinformować, tu obecny przedstawiciel mediów tak zwany został zapytany, czy zna prawo prasowe i jego warunki. Jeżeli będzie pan w jakiś sposób przedstawiony, może pan złożyć stosowne zawiadomienie, że został pana naruszony honor, czy też mundur, czy też związany z stanowiskiem. A na razie nie zakładajmy takich rzeczy, po prostu mówi pan krótko. Co było, co pamięta pan ze zdarzenia? Tyle. Wobec tego wracamy do 24 lutego 2018 roku. Miejscowość Bąsze, zgromadzenie walne członków koła Szara. Był pan w trakcie tego zgromadzenia? Tak. Wobec tego... Zostałem nagrany przez tego pana już raz i okazało się, że moje dane na portalu rzeczywiście to był dziennik łowiecki i później po tym nagraniu były w stosunku do mnie kierowane takie PCI, które zostały stabilizowane i wiele, wiele innych. Dlatego jeżeli było to możliwe, nie chciałbym, żeby moje dane się znów ukazały na portalu, bo ja naprawdę warto się do tego czuć.
Nie, że już ten pan nie. Nie ma takiej możliwości, żeby sąd wyłączył jawność rozprawy. Jedną gwarancją procesu w Polsce jest jawność rozprawy i możliwość udziału publiczności. Ta publiczność może wejść tak na salę, a równocześnie jest zapewniony udział tzw. mass mediów, no mediów po prostu. Jeżeli sprawa byłaby w sposób jakoś kompromitujący jakąś osobę albo pewne cechy właściwości, byłaby mowa o pana sytuacji. Podaję po prostu brutalny przykład. Jeżeli byśmy rozmawiali o pana życiu jakimś tam, rozumie pan? Pana życiu. Uczuciowym, emocjonalnym, jakimś tam innym, orientacji tym, tamtym, to sąd mógłby zastosować ten przepis, bo on mówi, że w wyjątkowych sytuacjach można odstąpić od takich nagrań. Natomiast tu będziemy rozmawiać o sytuacji związanej z tą sytuacją osobistą, pana rodzinną, o tym, co dotyczy koła szara i zgromadzenia pewnego. Tak więc krótko pan po prostu złoży zeznanie i tyle. Natomiast pan z prasy był pytany, czy zna prawo prasowe, zna prawo prasowe, jest świadomy konsekwencji w przypadku publikacji nieprawdziwych danych. Natomiast z falą tak zwaną hejtu, tak zwanego, niestety na tych forach spotyka się i też i są często. No po prostu jest to nieciekawe, sytuacja jest nieciekawa, ale na to też nie ma bezpośredniego wpływu. Ileś jest ludzi sfrustrowanych, złych na coś tam. Tak więc proszę się po prostu zbroić cierpliwość, myślę, że złoży pan krótko zeznanie, to co pan mnie pamięta i tyle. Ale są dla mnie na przykład takie nagrywanie bardzo źle odpływa. Ja się bardzo źle czuję. No to pan będzie nie patrzył, bo kamera jest z tyłu. Pana twarz na pewno nie ma tutaj ujęcia. Chodzi tylko o głos. Proszę poczekać na zewnątrz. Pan wobec tego drugi świadek też poczeka na razie.